Mechanizm podzielonej płatności został wymyślony w taki sposób, aby był instrumentem ochronnym dla przedsiębiorcy. Czyli jeżeli podjeżdża pod moją fabrykę, nie wiem, tir w stretch w dobrej cenie, to dzisiaj przedsiębiorca po prostu ma dylemat, czy skorzystać z okazji i ten instynkt jakby biznesowy, naturalny powinien być moim zdaniem gdzieś tam decydujący. I przedsiębiorca powinien mieć możliwość korzystania z okazji, bo tak na tym polega rynek. Natomiast ze względu na nieprawdopodobne po prostu dopuszczenie do rozrostu mafii VAT-owskiej, polski przedsiębiorca ma zaburzony ten instynkt i się zastanawia, czy po drugiej stronie nie ma wyłudzenia VAT-owskiego i co będzie, jak przyjdzie kontrola i tak dalej, i tak dalej. I to jest niestety koszt no, tej patologii, która niestety była dozwolona przez te 8 lat, że wynaturzyliśmy po prostu myślenie przedsiębiorców. I mechanizm podzielonej płatności ma działać w ten sposób, że przedsiębiorca odzyskuje w pewnym sensie możliwość działania instynktownego, korzystania z okazji, pewnej łatwości wchodzenia w interakcje handlowe przy zastosowaniu mechanizmu, który daje mu dosyć ciekawą ochronę, a z drugiej strony państwo gwarantuje to, że te pieniądze po kilku przelewach fikcyjnych nie wylatują za granicę i sobie tam przestępca odkłada na kolejną willę za granicą. Bo tak to wygląda w realu, tak? Czyli mechanizm podzielonej płatności pozwala zapłacić za tego tira folii stretch w dobrej cenie w tym mechanizmie. I ryzyko wypływu tych pieniędzy za granicę drastycznie spada w tym momencie. W związku z czym dla wszystkich jest bezpieczniej. Jeżeli ten TIR, jak się dowie, że ma dostać zapłatę w mechanizmie podzielonej płatności, odjedzie bez transakcji, to ten przedsiębiorca no, może mieć pewność, że nie stracił żadnej okazji, że po prostu nie został po prostu wkręcony w lewy interes. I taki jest głęboki sens mechanizmu podzielonej płatności, funkcja ochronna zarówno dla uczciwego przedsiębiorcy, jak i dla budżetu. Z drugiej strony tak długo pracowaliśmy nad tym mechanizmem, żeby on był wdrożony w systemie rozliczeniowo-bankowym, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie zapewnić maksymalny poziom płynności, ponieważ przedsiębiorca, który otrzyma takie wynagrodzenie w tej formie, może obsłużyć wszystkich swoich podwykonawców z tego subkonta VAT-owskiego w zakresie oczywiście VAT-u. W związku z czym ten pieniądz w ogóle nie jest wstrzymany, on może być obrócony miesięcznie 1000 razy, to nie ma żadnego znaczenia. Chodzi o to, że on nie ma łatwej możliwości wycieku za granicę, gdzie jest stracony powsze czasy dla budżetu, dla gospodarki i tak dalej. I ja rozumiem obawy o płynność, ja rozumiem te głosy, natomiast wydaje mi się, że ze względu na właśnie zagwarantowanie możliwości obsługi podwykonawców, poddostawców z tego konta, subkonta VAT-owskiego, no, te płynnościowe zarzuty są no, po pierwsze troszeczkę na wyrost, z drugiej strony no, inaczej systemu mechanizmu podzielonej płatności nie możemy, nie da się wprowadzić. Jego sensem jest to, żeby pieniądz nie mógł wypłynąć za granicę.